Nazywam się Jarosław Sikierski, przyjechałem ze Szkocji. Chciałem wam powiedzieć coś świadectwo, kiedy zatęskniłem za Bogiem, kiedy znudziła mi się ta cała atmosfera tego grzechu, tego wszystkiego. Parę lat temu, pracując z młodym chłopakiem, zaczęliśmy temat Boga i ja oczywiście się wymęczałem, byłem taki bardzo przeciwny wszystkiemu, odsuwałem, miałem swoje teorie, oczywiście bardzo takie z chmury wzięte zupełnie z kosmosu. Po takiej rozmowie kilkuminutowej on mi powiedział, on nie jest chyba chrześcijaninem, chyba nawet nie wierzy w Boga, a zadał mi pytanie, czy przeczytałem Biblię. No i się zająknąłem, bo jej nie przeczytałem. No i zacząłem na ten temat myśleć, ale to było tylko myślenie, nie było żadnego działania. Śledziłem internet, interesowałem się polityką, zacząłem i natrafiłem na różnych wyznawców, różnych teorii. Oczywiście przesłuchałem wszystkich, kogo się dało, bo jestem kierowcą ciężarówki i mam dużo czasu. Mam swoje biuro, nikt mi nie przeszkadza, więc mogę swobodnie sobie słuchać. Przebrnąwszy cały ten internet, trafiłem na Idź Pod Prąd. Wpadło mi to przypadkiem zupełnie. Chyba Paweł mi pierwszy wpadł. Strasznie mnie wkurzył, słuchajcie, jak on mnie wkurzył. Stał facet, machał kijem. Ja tu już wcześniej mówiłem chyba i Radkowi, i Michałowi, ale byłem uczciwy na tyle, bo mówił i zaskoczyło mnie, co mówi, konkretnie co. I były słowa, padały słowa, które mnie urzekły i otworzył mi się umysł na to, co mówi. I zacząłem słuchać Iść Pod Prąd praktycznie od początku. Jak pamiętam, to praktycznie, nie wiem, może 2 miesiące ominąłem, ale to były praktycznie od samego początku. Owszem, Marian Kowalski też miał w tym udział, bo z racji polityki też, że tak powiem, mówił po tej stronie mojego serca, po tej prawicy był, tak? No i dalej jeżdżąc, słuchałem wszystkiego. Iść Pod Prąd, co tylko nadawało, to słuchałem. I to było to, czego mi całe życie brakowało. Tych ludzi, tych poglądów, tego oddania Bogu, tak jak Paweł opowiada o tym wszystkim, te wszystkie dodatkowe historie, jak zna Biblię, ta świadomość Biblii, ta cała rodzina Iść Pod Prąd, te 25 osób, które od kilku lat, czy 28, nie pamiętam ile to było, ale to tak mniej więcej chyba tyle było. Jak walczyli tyle czasu o to, żeby dzielić się z nami, gdzie nie mieliśmy do tego dostępu, my Polacy. Ja wyemigrowałem z przyczyn ekonomicznych też, tak jak wielu ludzi. Tam mi się żyje wygodnie, a w Polsce prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą. To było szarpanina cały czas. Wiecznie poza domem. Zasypiałem, myślałem o pieniądzach, o pracy. Budziłem się to samo. Nie było miejsca na Boga, nie było miejsca na rodzinę. Ta rodzina była tylko taka w sferze finansów, że trzeba jej zapewnić byt. I ciągle była taka pustka. Było dużo grzechów, dużo, jak to mówią, świńskiego życia, które po prostu w pewnym momencie mi tak zaczęło bardzo dokuczać, że ten chłopak, który powiedział o tej Biblii, przyczynił się do tego, że ja zawołałem do Jezusa. Paweł wzmocnił to wszystko swoimi wykładami, tym jak mówił, bo ten moment, kiedy tak faktycznie ja zacząłem Pawła słuchać, to był moment, kiedy mnie zdenerwował. Kiedy mówię, co to za facet z jakimś kijem biega, macha, krzyczy na tych biednych siedzących tam. Ja myślałem, że wy jesteście przestraszeni, naprawdę. Jak on to robi, sobie pomyślałem, że oni go siedzą i słuchają. No ale widzę teraz z perspektywy czasu, że to działa. Na takich ludzi jak ja to działa i bo jestem strasznie taki zawzięty, no może nie zawzięty, ale chodzę swoimi drogami, może tak. No dlatego jestem kierowcą ciężarówki, bo nikt mi nie zawraca głowy, nikt mi nie puka, nikt mi nie otwiera drzwi, nikt nie pyta, mówi mi, co mam robić. Mam swoje zadanie, wykonuję je jak najlepiej i wracam. Idąc w tej drodze do Boga, do Jezusa Chrystusa, długo się zbierałem do przeczytania Biblii. Trwało rok. Zacząłem czytać, pierwsza kartka, zasnąłem prawie. Nie mogłem przeczytać, dlatego że nie miała takiego zacięcia, ale z czasem, gdyby nie Paweł, gdyby nie pastor, gdybyście nie wy wszyscy, bo to nie tylko Paweł, ale całe Idź Pod Prąd, chyba bym nie dał rady, ale to mnie bardzo wzmocniło. Duży udział ma też Ken Hovind,
jego wykłady, bo bardzo mnie interesuje nauka. Tutaj też mówię o Piotrku Setkowiczu, i który prowadzi często program, on też jest tak zresztą z mojej półki, ja mnie to bardzo interesuje, więc cała grupa Idź Pod Prąd wspiera mnie w tym i ten cel, żeby stawić się wreszcie na takim spotkaniu, to jest zupełnie zrządzenie losu, ktoś by powiedział, przypadek. Ja wiem, że to ręka Boga, bo nie mogło mnie tutaj być dzisiaj, nic na to nie wskazywało, ale tak się poukładał ten czas, kiedy miałem tu przyjechać, że stało się, za to dziękuję Bogu, dziękuję też mojej żonie. Cieszę się, że jestem z wami, naprawdę jadąc tutaj, dojeżdżając, miałem łzy w oczach i że wreszcie będę mógł być z wami, zobaczyć was wszystkich na żywo, podziękować wam za to i robicie coś niesamowitego i nigdy, żebyśmy się wszyscy nie poddali, bo to jest bardzo potrzebne nam wszystkim, głoszenie Słowa Bożego, bo to ratuje życie, bo jeszcze wspomnę, że kiedyś myślałem, co dać dzieciom do dorosłości, jak mam je chować, żeby w dorosłości sobie poradziły, żeby umiały sobie poradzić wtedy, kiedy już mnie nie będzie, kiedy dopadną ich problemy i chciałem dać im klucze do drzwi, szukałem tych magicznych kluczy, bo drzwi są, tak? Ale klucze, no niestety, no znaczy niestety, to jest Biblia, tam jest wszystko, wszystkie klucze do życia, nic więcej nie trzeba. Bóg nam dał to, co potrzebujemy. Dziękuję.